Domyślam się, jak to może być, bo też byłam w takiej kwarantannie 14-dniowej, ale to był w marcu po powrocie z turniejów, które zostały odwołane w trakcie. Aczkolwiek no, ja mieszkam w domu, więc to też jest inaczej niż będąc w takim małym pokoju. Także domyślam się, że na pewno, tak jak widzę też na Facebooku, na Instagramie, że dużo starałem się ćwiczyć w pokojach, no i tak naprawdę nie jeść też za dużo, żeby ta forma była jak najlepsza. No zobaczymy, jak im pójdzie. 2 tygodnie niegrania przed turniejem, no to jednak myślę, że nie będą służyły dobrze, aczkolwiek też jestem bardzo ciekawa, jak sobie poradzą w takiej sytuacji. Staram się jakoś tam śledzić tych takich bardziej ćwiczących, w sensie bardziej takie relacje sportowe. No ale każdy tam chyba wybiera sobie hotel taki, jaki mu pasuje, także zobaczymy. Na pewno jeśli byłby to hotel taki jak Regent, w którym się tutaj znajdujemy, to na pewno ułatwiłoby to znacznie życie. Pamiętam mój pobyt w Regencie, właśnie to było 3 albo 4 lata temu na zgrupowaniu i było bardzo fajnie i bardzo sobie pamiętam zachwalałam jedzenie. No nie wiemy nic ze względu na tą kwarantannę, którą wszyscy odbywają różnie. Też z tego co wiem, to każdy zawodnik wybiera sobie partnera treningowego, z którym trenuje przez tydzień i kolejnego na drugi tydzień. Także też może być taka trochę monotonia, że tak powiem. No ale to na pewno będzie najbardziej nieprzewidywalny wielki szlem od wielu tak naprawdę lat. Ja aktualnie jestem w trakcie sezonu przygotowawczego, dopiero na początku, także jeszcze 4 tygodnie przede mną, bo planujemy zrobić 6-tygodniowy okres przygotowawczy. I turnieje zdecydowanie na początku marca. Na pewno będę celowała w turnieje o puli nagród 25 tysięcy dolarów, aczkolwiek z tymi turniejami to jest różnie, bo jednak zdarzają się, tak jak śledzę też trochę wyników, zdarzają się turnieje i turnieje tygodnie lepiej obsadzone i zdarzają się takie gorzej obsadzone, więc to naprawdę też czasem ciężko przewidzieć, bo dużo osób odwołuje się po terminie odwołań, także to jest bardzo takie nieprzewidywalne teraz.